Przychodzi Rek się obrósł na melinę. I na melinie się skończyła wódka. Skończyła się wódka, obrót. I tamten zabrał jest... po prostu mu kran, nie ma co pić. To już ustalicie w trakcie. Na razie, no, ty będziesz Reksiem, a ty, Kasiu, proszę tę panią i okienkę. On jest na kasu i przychodzi na melinę. Dokładnie tak. Pani z okienka, dobra. Cześć, Reksiu, cześć! Cześć, słuchaj, jest tragedia. Mam 9 zł, a wysłali mnie po pół litra. Ten z kran wyrwał, bo się najebał. No naprawdę. Pół litra, pół litra, jakby dało radę. Pół litra! Da radę, da radę! Jezu, dziękuję! No, Kasia, my chyba jakiś team założymy. Musimy stworzyć kreskówkę. Tak. Tutaj... Melina dla dorosłych. Myślę, że tutaj Rafał był zdecydowanie bardziej wiarygodnym menelem. Pół dla Rafała. Łódź. Ale tam inaczej jest. Dziękuję, dziękuję bardzo. Mamy 2-1. Zaproszenie jako programu. Stary, to kiedyś temat odcinka Menel. I zaprosimy Menelę. No. Zajebiste. Żeby opowiedzieli historię twojego życia, co się wydarzyło. I wszyscy z zatyczkami siedzą. Tak. I ty mówisz, Ryszard, jaka była najbardziej przypałowa historia, jaka się przytrafiła. Pomyśl, jaki to będą anegdoty, i on mówi, zabiłem żonę. Ale myślę, że tu też mogło być trochę płaczu, więc może lepiej. Ale to jest taki program trochę wzruszenia. Ale wy bierzecie potem te kanapy? Tak. Folią to obłożymy. Jak w Dexterze. Tak. Zajebisty pomysł. To do przemyślenia. Czy coś jeszcze? Tak, oczywiście. Kolejną scenkę poprosimy. Wiesz, ile kosztuje godzina mojej pracy? Ile? Stop. Nie powiem ci. Nie stać cię. Zobaczmy scenkę. O, tam z tyłu. O Jezu. Też wiem, kim będę, kurwa. Może robakiem. Nie, słuchajcie, mówi tylko Timon i Pumba. Więc wy to róbcie. Ja was tutaj, prawda, ocenię. O! Profesjonalnie. Tak? To wymyśl w takim razie, co się wydarzyło, jaki jest problem. Przyszliście, prawda, do jakiejś wykwintnej cukierki i... Pumba zamówił po prostu eklerki, które są najlepsze na świecie, ale jednak mu nie smakują. Dobra. Nie wiem, tak ich głupie. Nie, może być. Dobra. Słuchaj, nic mądrego wcześniej nie było przecież, nie? Tak jakby wszystkie wcześniej miały przekaz, nie? Ale to dziwne, że my będziemy robić dubbing, jak tu jest królowa dubbingu. A bawmy się, nie robi. A się, chłopaku! Korzystaj! Timon, ja jestem Pumba, tak? Znowu ja jestem Timon, tak? Tak, tak. Dobra. Dobra, akcja. Eklerki, dajesz. Słuchaj, palce lizać ten koksik, Lotek, musisz sobie pociągnąć ściekę. Ale nie wiedziałem, to trzeba nocem czy burzą, bo zawsze mi się miesza. Słuchaj, ta cukiernia jest zajebista, to wszystko żyje. Ale fajne żelki, ja pierdolę. Mam nadzieję, że wyciągniesz portfel. Zobacz to, niebieskie, zobacz, Viagra.